Witam serdecznie w kolejnym odcinku programu Kwiatowe Inspiracje, przygotowywanym przez Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie Lubożycy. W tym odcinku dowiemy się, jak pięknie przygotować stół na świąteczne, wielkanocne śniadanie. Przygotowujemy teraz takie wazoniki do aranżacji stołu na śniadanie wielkanocne. Potrzebujemy wydmuszkę, tutaj akurat gęsia, dolna dziurka zaklejona, bo będziemy tutaj nalewać wody. Powiększamy sobie górny otwór. Będziemy potrzebowali klej na gorąco. Powiększamy sobie otwór w wydmuszce. Klejem na gorąco przyklejamy do takiego malutkiego plasterka drewienka. Może to być zrobione troszeczkę pod kątem. Tutaj mam taką wełnę ozdobną, taki filc, żeby to troszkę ciekawiej wyglądało, też klejem oklejamy wydmuszkę. I mamy gotowe. Nalewamy sobie wody. Nalewamy troszkę wody. I sobie możemy włożyć jakieś kwiatuchy. Teraz przygotowujemy aranżację serwetki do śniadania wielkanocnego. Powtarza nam się znowu ta włóczka. Spróbujemy zrobić łebek zająca z uszkami. I już mamy prawie gotowe. Serwetkę zwykłą składamy sobie po przekątnej na pół. I tu nie zupełnie równiutko na pół, może być troszeczkę asymetrycznie. I znowu włóczka. Thank you.